Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku opryski i siew jęczmienia. Pryskać będę masejem z nowym nabytkiem, opryskiwaczem Hardy. Jest to opryskiwacz 24 metry szerokości roboczej. Już całkiem sporo. Pryskać będę na rzepak. Tutaj właśnie na tym polu, to jest pole chyba 46, tak, zgadza się. A trochę dalej jeszcze muszę się ustawić. To pole raczej na 3 przejazdy. Siać będę na nowym polu. Jest to pole 49, tam będę siać jęczmień. Już tam zacząłem, część mam zasiane, został mi tylko taki mały klin. Tamto pole od razu po zakupie powiększyłem i zasiałem tam wapno. Wapno nie było wymagane, ale i tak już wypożyczałem rozsiewacz ten do wapna na pole te drugie, co kupiłem w poprzednim odcinku. Więc od razu za jednym razem zasiałem to. Żeby dwa razy nie wypożyczać, bo być może by to trzeba było tam zasiać w kolejnym sezonie wapno. W kolejnym sezonie raczej moje pole nie powinny wymagać wapna. Choć mi ostatnio save się trochę zbugował, więc możliwe, że i będą wymagać. Mi wyrosły tu inne uprawy, niż te co miałem. Nie wiem, czy to się nie zbugowało, że już w kolejnym sezonie będę musiał wapno siać. Za tamto pole zapłaciłem 56 800. No i teraz na razie raczej będzie przestój w kupowaniu pól. W kolejnym sezonie raczej nie kupię żadnego, bo będę bardziej chciał iść w maszyny w kolejnym sezonie. Bo na pewno będę chciał już kupić maszynę do zbierania kamieni, największą. A kosztuje coś chyba ponad 50 tysięcy. To już to pole opryskałem. Pojadę jeszcze na drugie, bo dość szybko to poszło. Trzecia minuta odcinka. Także jeszcze tutaj to pole powinienem zdążyć. Kurki już się nie rozmnażają, bo mam maksa. Ale przynoszą sporo hajsu. Tylko, że dość dużo jedzą tej pszenicy. Ale nawet opłacalne jest kupowanie mi tej paszy. Ta opłacalność jest mniej więcej z tego, co liczyłem, to jest trzykrotna. Jak zapłacimy za jedną tonę pszenicy 1500, to one oddają gdzieś tak 4,5 za jajka. Tak kiedyś liczyłem już chwilę temu. No tutaj nawet nie dwa przejazdy na tym polu. No jest tu już dużo opryskiwać. Na początku planowałem kupić mniejszy, ale szukałem, czy jakiś wyszedł już, ale jeszcze żadnego nie było. Więc kupiłem ten, ale nie żałuję, bo jednak i tak rozsiewacz mam już 42 metry, więc to i tak jest dużo więcej. Opryskiwacz ma 24. Wysiłam go na pewno tak. Polecę siać. Siać będę John Deere'em. Jak widzicie, już dużo tych kamieni jest. I to nowe pole. No i tu już mi został taki klinik. To pole jest takie z klina. W początku nie planowałem iść w kierunku takich krzywych pól, ale później jednak tutaj przyszłem na to pole, zobaczyłem je. Całkiem mi się spodobało w tym lesie. Zawsze tu trochę inny klimat niż na tych pozostałych. Bo czy tamto pole na przykład, to tam tylko z jednej strony mam lasa, tutaj to
i z jednej i z drugiej, tylko tam od strony sąsiada nie ma lasu. Jak mnie będzie denerwować te krzywe, no to po prostu je sprzedam i kupię sobie inne. Te inne pola, oprócz tego tutaj po lewej stronie, są już większe. Też nie chcę jeszcze na razie iść w takie wielkie pola, bo jednak mam jeszcze ten silnik 3-metrowy. Więc to trochę siania by było, jakbym kupił już takie większe pole. Tutaj saren sporo chodzi. Tam są trzy. To jeszcze przed chwilą też biegały. A i tutaj tą drogę trochę przerobiłem, bo ona szła przy tym drzewie, tak bok odbijała w moje pole, a ja ją puściłem prosto. Zawsze pole będzie prostsze i zawsze trochę więcej tego terenu. Tutaj też za mocno nie pakowałem się w ten rów, te krzaki, żeby później nie musieć tego omijać. I przy pracy takimi wąższymi maszynami to ciągnikiem się jedzie przy samej krawędzi i te liście wchodzą do kabiny. Mało widać. A to będzie chyba największe moje pole. Szkoda właśnie, że nie dodali tego farmingu obszarów, ile każde pole ma. Podobne będą te pola. Panie, nie wiem, które będzie większe. I tego mało co powiększałem, tylko tu. A tutaj jednak trochę doszło jeszcze tego terenu. A i wspomniałem o nowych nabytkach, ale jeszcze chyba nie o wszystkich. Wiem o tej maszynie do zbierania kamieni, ale też na pewno jeszcze siewnik się będzie musiał pojawić, już raczej. Liczę, że jeszcze wpadnie jakaś przecena na jakiś używany. A na razie jeszcze nic nie było. A i też mam kredytu teraz dużo wzięte, bo jednak to pole i opryskiwać trochę kosztowały. Teraz mam 120 tysięcy i 7 tysięcy na koncie. Nie wiem też, kiedy uda mi się spłacić ten kredyt. Na pożniwach myślę, że może się uda, choć te nowe nabytki. Też myślę, że jakoś nie będzie mi się palić do tej spłaty tego kredytu, bo jednak odsetki też w tej 22 nie są duże. Tak samo jak było w 19, są dość małe. Myślałem, że przez ten season, te sezony, co jest 12 miesięcy, to że będzie to jednak dość dużo kosztować, ale ja płaciłem gdzieś około 300 euro. Za jeden miesiąc. Już nie pamiętam dokładnie, ile miałem kredytu wtedy, ale też już trochę było, chyba około 50 tysięcy wtedy. No i to pole już tylko zostały mi praktycznie tylko poprzeczniaki. To jeszcze dwa przejazdy. Myślę, że z jeden poprzeczniak mogę zrobić jeszcze na odcinku. Tutaj tą drogę w sumie to i bym mógł zlikwidować, bo to jest tylko dojazd do pola. Pola 52. A tutaj od drogi jest dojazd, więc mógłbym tą drogę zlikwidować, no ale się zobaczy. Na razie ją zostawię, bo troszkę planowałem, zastanawiałem się nad kupnem tamtego pola. A tam jest dość duży obszar ich nieużytków. Tutaj dużo tej zieleni i kliniki. Więc chyba bardziej będzie mi się opłacało pójść w jakieś większe prostokątne pole. O tylu saren w odcinku to jeszcze chyba nie miałem. No, oprócz The Huntera.
Na Hunterze nie pamiętam ile na odcinku sary miałem, ale też chyba niedużo, bo na sarny na Hunterze w odcinkach mało polowałem. Bardziej jedynie poza odcinkami jak coś. Okej, to myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, jakiś fajny komentarz dla motywacji. Na razie, trzymajcie się, cześć!